Krzysztof Kułak dla portalu Fightsport. Witaj Krzysztof, kolejny raz gościmy Cię przed naszą kamerą. Tak, witam. Krzysztof, jesteśmy na gali Night of Heroes 3. Pełniłeś tutaj rolę sędziego. Gdybyś króciutko mógł podsumować te walki, które udało Ci się, powiedzmy, obserwować z perspektywy sędziego. Chyba niezłe widowisko. Tak, fajna, dynamiczna gala. Niektóre walki dobrze zestawione. No co, na Śląsku zawsze jest mocno, dynamicznie i większość walk skończyła się zawodowych przez knockout. Powiedz mi, jakieś walki, jakieś urazy zawodnicy odnieśli, bo było widać sporo mocnych ciosów, troszkę mniej poddań tym razem. Nie, to tylko powierzchowne takie rany, że tak powiem, to są twardzi goście i dają radę. Teraz odbiegnijmy troszkę od tematu gali Night of Heroes. Wiadomo, KSW, kolejna gala, kolejny Twój występ w Warszawie, przeciwnik Ci znany. Czy to jest dla Ciebie wyzwanie w tej chwili na tym etapie kariery, czy to jest raczej taka walka, gdzie chcesz potwierdzić swoją obecność na arenie, powiedzmy, polskiego MMA? Nie, no na pewno wyzwanie. Wracam po dwuletniej przerwie, bo każda walka jest wyzwaniem. No ale mierząc miarą tego, co kiedyś było, to jest to tylko szczebelek w drodze po pas mistrzowski w kategorii 77 kg. Pamiętam i Ciebie jeszcze chyba z kategorii 93 kg tutaj na Śląsku, znaczy nie tutaj, ale akurat chyba w Dąbrowie Górniczej. Pamiętam Twój pojedynek z Gustafsonem, to była kategoria 93 kg. Dramatyczna różnica, bo to jest prawie, no powiedzmy, kilkanaście kilogramów w dół. Nie sprawia Ci to problemu? To znaczy tak, no to było parę lat temu, biłem się w 93, parę lat biłem się w 84, no i teraz 77, no to będzie dla mnie nowa kategoria wagowa, będzie moja pierwsza walka w tej kategorii wagowej, no taki jest sport, takie są teraz realia. Jesteś doświadczonym zawodnikiem, masz za sobą kilkadziesiąt walk i słuchasz swojego organizmu, jeśli Ci powie, że ta waga nie idzie Ci, bo nie, chyba nie miałeś już dawno tak rekordowo niskiej wagi jak 77 kg. Przynajmniej ja tego nie kojarzę. Tak, tak, ale już przetrenowałem to. W grudniu tam zbijałem do jakichś zawodów grapplingowych na 76 i udało mi się zbić. Aha, czyli powiedzmy jest wszystko pod kontrolą, czułeś się dobrze, tak? Tak, dokładnie. Maciej z kolei ma Jewtuszko, mówią Maciej Jewtuszko. Ma inną drogę, on idzie z dołu do góry. Myślisz, że te zderzenie, powiedzmy, różnych kategorii wagowych, w tym 77, to jest jakiś przepis dla wielu fighterów, którzy czują się, powiedzmy, źle w wyższych wagach lub niższych? Tak, dokładnie. To jest rozwój zawodnika i w zależności od tego, jak zawodnik się rozwija. Ja się rozwijam w stronę wytrzymałości i wracam do swojej życiowej formy, także dla mnie 77 to jest docelowa waga. Obserwujesz jako sędzia, też jako zawodnik, te sytuacje, bo była niedawno sytuacja na UFC, kiedy zawodnik praktycznie zbijał bardzo dużą ilość kilogramów w krótkim czasie. Skończyło się to tragicznie, zawodnik zmarł. Myślisz, że w Polsce takie przepisy powinny być wprowadzone, czyli regulacja wagi w jakimś tam reżimie czasowym? O, myślę, że dużo przepisów powinno być wprowadzanych w Polsce. Na razie myślę, że tak jak jest, jest dobrze. Powiedz mi, jak będziesz się przygotowywał na tym ostatnim etapie i jak wyglądały z grubsza Twoje przygotowania, jeśli to nie jest oczywiście tajemnicą, nie chcesz coś ukrywać, czy powiedzmy nie chcesz powiedzieć, kto Ci pomagał, czy co szykujesz dla Macieja finalnie, tak? Nie, ja do tej walki przygotowuję się tak naprawdę już od 2 lat, do swojej życiowej walki, czy to będzie walka z Jewtuszko, czy inna, no ale powiem tak, jestem w życiowej formie. Przygotowuję się tak jak zawsze u siebie i wyjeżdżam. Byłem w Poznaniu, jeszcze czeka mnie obóz w Wrestler 24. A tak to konsultuję z trenerami, z tymi, z którymi zawsze konsultowałem. Tomek Makowski, Robert Złotkowski. I swoje doświadczenie też jest bardzo dużym atutem. Powiedz mi, zobaczymy Cię w takiej życiowej formie, czy to powiedzmy będzie 95% życiowej, czy 110%? Nie, to będzie 200% życiowej formy. Wracam po pas mistrzowski w kategorii 77. Lubisz Macieja Jewtuszko? Nie, nie lubię go. Słyszeliście, nie lubi. To będzie miało znaczenie na, powiedzmy, sposobie tej walki, na jakiejś taktyce i tak dalej? Nie, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Czyli chłodna głowa. Kalkulacja, profesjonalizm, urywanie głowy.
Jakieś przesłanie na koniec poza tym urywaniem głowy? Kochajcie się i trenujcie MMA. Słyszeliście, kochajcie się i trenujcie MMA. Krzysztof Kułak dla naszego portalu, dziękuję bardzo. I cóż, życzymy Ci tej wymarzonej walki życia. Dziękuję.